Chcę podjąć ryzykowną próbę określenia w kilku minutach mojej wiary. Zdaję sobie sprawę z ryzyka, ale świadomie je podejmuję. Zacznę od tego, że Carl Gustav Jung, który jest istotny dla mojego rozumienia religii, zapytany na 2 lata przed śmiercią w 1959 roku przez dziennikarza BBC Johna Freemana, czy wierzy w Boga, odpowiedział: Ja nie muszę wierzyć, ja wiem. Niezależnie od kontrowersji, jakie ta wypowiedź wzbudziła, potem od różnych usprawiedliwień czy prób wytłumaczenia samego Junga, myślę, że zasługuje ona na rozważenie. Dla mnie, podobnie jak dla Junga, wiara łączy się ściśle z wiedzą. A mówiąc dokładniej, uważam, że dzięki coraz większej wiedzy, na przykład na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu i coraz lepszemu rozumieniu otaczającego mnie świata, mogę dokonywać coraz bardziej racjonalnych wyborów życiowych. Jak z tym wszystkim łączy się moja wiara? Otóż od razu chcę dodać i zastrzec, że mojej wiary nie łączę z tradycyjnymi religiami czy przeświadczeniami religijnymi, które zwykle odwołują się do określonych tradycji czy tekstów właśnie o charakterze religijnym. By wspomnieć te najbardziej oczywiste: Biblia dla Żydów i chrześcijan, Koran dla muzułmanów, Upaniszady czy Wedy dla Hindusów, różne przekazy mniej czy bardziej rozbudowane tradycji buddyjskiej i tak dalej, i tak dalej. Dotyczy ona raczej tego, co Witkacy nazwał tajemnicą istnienia. To nie znaczy oczywiście, że tradycyjne religie mnie nie interesują. Wprost przeciwnie, zajmuję się zresztą nimi również zawodowo, a porównywanie różnych religii uważam za zajęcie wprost fascynujące. Jednak to nie one stanowią istotę mojej wiary, raczej łączą się właśnie z tą dziedziną wiedzy, gdyż wiarę, tak jak ją rozumiem, łączę raczej z historią mojego życia, pojętego całościowo. Wiem, kiedy się zaczęło, w 1956 roku, w sierpniu. No, przynajmniej potrafię sięgnąć do pierwszych przebłysków świadomości i wiem z całą pewnością, że to życie się skończy. Mam też ostrą, wyraźną świadomość, że w historii kosmosu to błysk bez większego znaczenia. Jednak dzięki wierze, tak jak ja ją rozumiem, ten błysk istnienia ma dla mnie większą intensywność, niż gdyby był tej wiary pozbawiony. Nie uważam jednak mojej wiary za łaskę czy jakiś szczególny dar niebios, ani nie martwi mnie perspektywa jej utracenia. Po prostu tak przeżywam swoje życie i wcale też nie uważam, że ludzie niedostrzegający tego wymiaru, czy niepotrzebujący wiary są czegoś pozbawieni, czy czegoś im brakuje. Oni przeżywają swoje życie inaczej. I ja to w pełni akceptuję i szanuję. Jednak oczekuję, że oni, podobnie jak ja, podejdą do mojego rozumienia życia i wiary również. Czyli, krótko mówiąc, każdy z nas ma prawo do takiego oceniania czy spojrzenia na życie, jakie go w tej chwili najbardziej przekonuje.
Muszę też dodać, że tak rozumianej wiary nie są w stanie wychwycić tak zwane nauki szczegółowe, jak socjologia czy psychologia. Stąd jestem dość sceptyczny wobec różnych prób pomiaru częstości występowania zjawisk religijnych, intensywności, powodów, dla których ludzie wierzą bądź nie wierzą, praktykują bądź nie praktykują. Dla mnie te problemy są bez większego znaczenia. W moim przekonaniu do nazwania czy do określenia wiary, tak jak ja ją rozumiem, najbardziej zbliża się antropologia kultury. Może dlatego, że sam jestem antropologiem kultury i tak się określam. Wydaje mi się bowiem, że właśnie antropologia kultury patrzy na religię, religijność i różne przejawy wiary nie mieszczące się w tych tradycyjnych kategoriach jako na część kultury. Tak patrzy na to na przykład Clifford Geertz w swoim słynnym eseju Religia jako system kulturowy. W pełni się w tym odnajduje, że religia, właśnie tak pojęta jak w tym eseju Geertza, ale też w takim szerszym rozumieniu, jak ja to przedstawiłem, jest opisywana deskryptywnie, nieocennie. Po prostu istnieje to tak samo jak architektura, poezja, muzyka, malarstwo i tak dalej. Tak więc wiara dla jednych ma znaczenie, dla innych tego znaczenia jest pozbawiona. I na to również trzeba się zgodzić, przynajmniej ja się zgadzam. Być może jest to więc kwestia bardziej estetyki niż metafizyki. Oczywiście to, co powiedziałem, nie jest jakimś chwilowym wymysłem, przynajmniej tak do dzisiaj, pod koniec maja 2023 roku pojmuję, ale jest też uwarunkowane szeregiem lektur, z których niektóre chcę wymienić, bo z tymi autorami jest mi po drodze. A są to Patricia Churchline i jej książka Moralność mózgu, Richard Kearney i jego Anateizm. Dwie książki wymieniam Tomasa Metzingera, Tunel Ego i Kulturowa Świadomość oraz książkę Johna Harrisa, Ulepszanie Ewolucji. Są to autorzy z bardzo różnych bajek, ale jednak w ich podejściu odnajduję to, co nazywam nieocennym, ale deskryptywnym podejściem do wiary i do religii. No i jestem oczywiście otwarty na dalsze dookreślenia. Bardzo się cieszę na lekturę nowych książek, które dopiero powstają. Mam nadzieję, że pozwolą mi coraz lepiej, pełniej dookreślić, czym tak naprawdę jest moja wiara.